Na sesji Rady Powiatu, niezbyt długiej zresztą, dość sporo dyskutowano o przygotowaniu powiatowego zarządu dróg do tegorocznej zimy. Czy będzie mroźna i śnieżna, trudno na razie powiedzieć. Prognozy synoptyków są w tym względzie ostrożne, ale raczej nie ma co liczyć na obfite opady śniegu. Tak czy inaczej, całe zaplecze techniczne do zimy powinno być przygotowane. Przygotowani jesteśmy na każde warunki atmosferyczne, zarówno przy lekkiej zimie, jak i takiej, która może nam dać we znaki oczywiście. Nie jesteśmy przygotowani na kataklizmy typowo, ale z pozostałymi przypadłościami jesteśmy w stanie sobie poradzić. Ponieważ nie zanosi się na srogą zimę, Starostwo Powiatowe wraz z Powiatowym Zarządem Dróg podjęło decyzję o niestawianiu na powiatowych szlakach specjalnych siatek chroniących drogi przed nawiewaniem białego puchu. Taka decyzja wzbudziła mieszane uczucia wśród niektórych radnych. A co będzie, jeśli śnieg rzeczywiście spadnie w obfitych ilościach? Jednak zarządcy dróg krajowych i zarządcy dróg wojewódzkich te zapory śnieżne stawiają. I nie rozumiem, Dlaczego w tych miejscach newralgicznych, bo nie mówimy przecież o ustawianiu zapór przeciwśnieżnych na całych długości dróg powiatowych, w tych miejscach newralgicznych zarząd powiatu odchodzi od ustawienia tych zapór, tym bardziej Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Siatki są, kołki są, siła robocza jest. Żadnych kosztów dodatkowych nie ma z tym związanych. Z prośbą, która wynika z naszego doświadczenia w pracy samorządowej i obserwowania pewnych zjawisk, żeby zarząd jednak spróbował zmienić zdanie i do tego operatywnego planu zabezpieczenia na okres zimowy 2019-2020 włączył również instalację tych siatek przeciwśnieżnych. I tyle tylko z naszej strony. I bylibyśmy pewnie w imieniu mieszkańców tych miejscowości wdzięczni za takie podejście do sprawy. Doszliśmy do wniosku, że nakłady może nie finansowe, tak bezpośrednio, jak mówił tutaj pan radny Stępień, ale nakłady czasu, pracy, środków zaangażowanych w to nie są współmierne do efektów, które dzięki tym siatkom są uzyskiwane. Też jeśli te opady śniegu będą duże, to te siatki tutaj niewiele pomogą. A później mamy sytuację, że pracownicy tak naprawdę prawie miesiąc czasu te siatki zakładają, później miesiąc czasu te siatki muszą zdejmować, kiedy na wiosnę w tym czasie mogliby już zajmować się łataniem dziur, które wiemy, że po zimach powstają i one również rodzą bardzo duże niebezpieczeństwo dla samochodów poruszających się po drogach powiatowych. W związku z tym też, że kilka lat wstecz pokazuje, że tych opadów śniegu dużo nie było, uznaliśmy, że tak jak już wspomniałem wcześniej, te nakłady nie są współmierne do efektów uzyskiwanych przez siatki. Dlatego postanowiliśmy w tym roku zrezygnować z tych siatek. Daję wypowiedź wicestarosty Dziuby pod ocenę mieszkańców powiatu wieluńskiego i ja już w tym temacie nie będę zabierał głosu. Chodzi mi o właśnie te służby medyczne, służby nie tylko medyczne, bo przecież służby ratunkowe ogólnie rzecz biorąc. Jak pan myśli, w jakim czasie jesteście w stanie zorganizować w razie czego pomoc dla służb medycznych w miejscach zasp, ponieważ sam byłem, że tak powiem, uczestnikiem jednej z takich sytuacji, kiedy karetka z pacjentem z zawałem utknęła w takiej zaspie. Wtedy było to dosyć sprawnie zorganizowane. Czy to w ten sposób też może być zorganizowane teraz? Jeżeli chodzi o akcję zimową, będziemy wprowadzali dyżury zimowe 24-godzinne. Zawsze dyżurny będzie miał do dyspozycji sprzęt, który wyłoniliśmy w przetargu. Mam tutaj na myśli piaskarki, 3 ładowarki. Mamy własny sprzęt, również ciągniki. Chciałbym się odnieść tutaj do wypowiedzi pana radnego Stępnia.
jakby mieszkańcy wiedzą, kiedy mają oceniać i co mają oceniać. I myślę, że też ocena pańskiej działalności nastąpiła rok temu i mieszkańcy ocenili ją, jak ocenili, więc proszę nam dać pracować. Tutaj nie manipulować mieszkańców, co mają, kiedy oceniać. Ocenią to wszystko w swoim czasie. Pozostaje jeszcze kwestia sprzętu i jego przygotowania. Warto też zauważyć, że w kilku punktach sytuacji na drogach będą monitorować kamery. Panie kierowniku, czy sprzęt, który posiadamy my jako powiat wieluński, powiatowy zarząd dróg, jest absolutnie dobrze przygotowany do zimowego utrzymania dróg? Ja mam na myśli takie rzeczy jak hydraulika, ogumienie, łańcuchy na koła, bo to jest bardzo ważne w takich trudnych sytuacjach. Po drugie, czy jest taki dostateczny zapas, bo były sytuacje w poprzednich latach, że brakowało soli i piasku. Czy mamy tutaj zapas tej soli? Dla nas zima nie rozpoczyna się w grudniu, tylko już o wiele miesięcy wcześniej. Piaskarki zostały gruntowne, przegląd został ich zrobiony. Wszystko jest sprawne, czekają tylko na wyjazd. To są właściwie nasze piaskarki, bo część sprzętu jest w naszych zasobach, część musimy wypożyczać. Zapewniam Państwa, że jesteśmy przygotowani do zimy. Jeżeli chodzi o mieszankę piasku z solą, mamy w tym momencie około 2000 ton piasku, mieszanki w stosunku 1 do 3. Na ten moment wydaje nam się to wystarczające. W każdej chwili możemy te ilości uzupełniać. Także wydaje mi się, że wszystko na ten moment jest w porządku. W 4 punktach najdalej oddalonych od siedziby powiatu zostały zainstalowane kamery, dzięki którym też na bieżąco dyżurni śledzą to, co dzieje się na drogach i wiedzą, jaki jest stan, bo wiadomo, że śnieg w Konopnicy może padać, czy może zasypać Konopnica, w Wieluniu tego śniegu może nie być. Dziękuję. W dalszej części obrad sporo mówiono też o programie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi w nowym roku. Tę dyskusję pokażemy już Państwu w temacie tygodnia. Ponieważ relacja z sesji nie będzie długa, zapraszamy do jej obejrzenia w pierwszej odsłonie tematu, zaraz po sporcie.